Miejscowością, która pamięta najdawniejsze czasy, jest Przydonica. Parafia w tej miejscowości powstała w 1358 roku z rycerskiej fundacji Gierałtów i Gryfitów. Kościółek w Przydonicy należy do najcenniejszych okazów budownictwa drewnianego. Wzniesiony został z drewna modrzewiowego, wyciosanego toporem bez użycia piły. Od strony zachodniej przylega do kościoła wieża o konstrukcji słupowej. Wzniesiona została w XVIII wieku. W prezbiterium ołtarza z drugiej połowy XVIII wieku umieszczony jest malowany na płótnie XVII-wieczny obraz Matki Bożej Pocieszenia. Był on darem króla Jana III Sobieskiego, wracającego z bitwy pod Wiedniem w grudniu 1683 roku. Kościół posiada niezmiernie ciekawą i unikatową polichromię z 1596 roku, pokrywającą ściany prezbiterium. Świątynia w Przydonicy słynie także z umieszczonych w nawach bocznych ołtarzy, w których królują Madonny namalowane w zwartych tryptykach. Znakomity poeta polski Jerzy Harasymowicz zachwycał się wyjątkową urodą obrazów i napisał wiersz o Madonnie z Przydonicy. W przydonickim kościele są również inne zabytki, jak na przykład renesansowa XVI-wieczna chrzcielnica kamienna. Wieś ma również bogatą historię związaną z II wojną światową. Bardzo mocno działał tutaj chłopski ruch oporu.